Cały system podatkowy nasz znajduje się w czołówce najbardziej nieprzejrzystych na świecie, siódme miejsce na świecie, pierwsze w Europie. VAT jest niewątpliwie jednym z nich. Jest podawany ogromnej presji, jeżeli chodzi o rozmaitych oszustów, nie tylko polskich, ale i także zagranicznych, którzy wykorzystują miernie działający system ściągania podatku VAT. Niewątpliwie on wymaga głębokiej reformy i we wnioskach, rekomendacjach na koniec tego raportu piszemy o tym, że to wymaga głębszej reformy niż tylko zajęcie się sprawami, o których mówimy. Ale te najbardziej palące, które dotyczą, to dotyczą zarówno systemu, jak on funkcjonuje, jak i systemu premiowania urzędników za swoją pracę, które bardzo często firmy, które dopuszczają się tak zwanej na przykład karuzeli VAT-owskiej, działają niesłychanie precyzyjnie, dokładnie i zgodnie z prawem. Firmy, które na przykład dopuszczają się karuzeli elektronicznych, przewożenia telefonów tą i z powrotem, mają wszystkie transakcje zarejestrowane, robią to w świetle prawa, przewożą to za granicę telefony, sprzedają to spółce, rejestrują to nawet na taśmie filmowej, którą gotowe są przedstawić urzędowi skarbowemu. Problem jest, że ta stawka zerowa uniemożliwia tak naprawdę ich ściganie. Znacznie prostsze jest ściganie zwykłych przedsiębiorców. I my oczywiście mamy pełną świadomość tego, że państwo musi zrobić coś z tą dziurą VAT-owską. Natomiast działania takie, które paraliżują funkcjonowanie wielu przedsiębiorców i wielu firm, są kontrproduktywne. W rzeczywistości doprowadzi to do tego, że będziemy mieli spadek wzrostu gospodarczego, spadek inwestycji, to co już obserwujemy, niepewność przedsiębiorców, a nie poczucie, że mają relacje i kontakty z uczciwymi kontrahentami. Zawsze będą się obawiać, że ktoś zaraz wejdzie na konto i zablokuje ich własność, ich pieniądze operacyjne. Dlatego kolejne rzeczy, które rekomendujemy, to na przykład, żeby rząd miał kogoś w rodzaju nadzorcy, żeby zamiast blokować wszystkie pieniądze podatnika i ryzykować, że przez następny rok on nie dostanie zwrotu swojego VAT-u, to żeby ktoś w sytuacji, kiedy przedsiębiorca jest podejrzany o nadużycia, obserwował wszystkie jego transakcje, tak żeby się upewnić, że na koncie zawsze jest konieczna suma rzeczego na pokrycie tych zaległości, które nie wiemy, że jeszcze są. Na koniec tego roku widzieliśmy sytuację, kiedy takie bardzo ambitne prognozy co do ściągalności VAT-u, że nawet możliwe, że się uda 10 miliardów więcej ściągnąć w tym roku, prysły w jeden dzień, kiedy państwo musiało zwrócić zatrzymany VAT. Mówimy o około ponad 3 miliardach złotych zatrzymanego VAT-u na koniec października. To jest ponad 5 tysięcy podmiotów, które już dłużej nie czekały i gotowe były albo już poszły do sądu. Także zwrócono im ten VAT.